kamera. No, wyszedł sobie. Mam wrażenie, że może być w budynku. Więc co wy na to, żebyśmy się tędy zakradli? Dobra. Wiemy na razie tyle. Widzę, że w budynku sporo ich jest. Okej, już się dzieje. Dobra. Trzeba się skupić, wyprostować i zabrać za temat. Świetnie. Pytanie, usłyszeli to. Ale może nie będzie alarmu. Nikt mnie nie widział. Nie wiem, czy któryś tu przyjdzie. Ale się ich nazbierało. O kurde, to przecież... Może nikt mnie nie zauważy. Jak oni poszli w tamtą stronę, to my spróbujemy z tej strony. Tylko czy jest wejście? Ano jest. Kamera zdjęta. Fuck. A już chciałem tam... Tam jeszcze coś jest. Może gdzieś tu będzie. Alarm? Kurde. Snajper poszedł tam, a siedział tu. Czy ten alarm? Tutaj, z tej strony. Kurde, dobrze. Dobre ma oczy. Kurde, jest pod tym daszkiem. Thank you.
znowu wyjdzie na to, że za bardzo się czaję i nic z tego nie będzie. Idź. Został jeden alarm. Spróbujemy to zrobić. W ten sposób. Nie wiem za bardzo, gdzie ten alarm może się znajdować. Może tu. Jest. Dobra, to mamy sprawę posiłków załatwioną. Inżynier, jeszcze ktoś tam jest. A co oni tak w grupce sobie chodzą, co? Jakiś porucznik Perez, czy jak? Są tu jakieś dzikie zwierzęta, jest ona. No pamiętam, że raz próbowałem. Jeszcze ktoś tu jest. Whoever did it will be sorry. Tu jest. I ma jakiś świecący hełm. O. Jak nigdy. Maria Marquesa Productions. Bez FND. Hurra. Udało się. Dobra, pozbierajmy sobie rzeczy. Tutaj, tu w tym budynku jest. Kluczyk. You. Yeah, you. What can you tell me? The army is dropping supplies by air for its forces. Get to them first, Danny. Find their keepers. Thank you. Dobra, przechwycenia. Niedaleko. No jeszcze nie będziemy może tego śledzić. Kurde, skrzynka jeszcze tu jest na górze. Są schody? Są. Dobra, to mamy łuk refleksyjny do sprawdzenia. Wrażenia, skradanie się, obsługa. A co ja mam tutaj założone? To jest Tirana. Tak.
El Tirano. Tu są podrasowane. Czy ja wiem? Chyba zostanę jednak przy tym. Jest to niby głośne, ale jak strzelę, to leżą. Na dalekie dystanse jest to dobre. Dobra, jeszcze tutaj mamy. Coś, ale czy to jest na górze? A, tu. Strona ze scenariusza. Długi, gorący dzień na jarze. Wnętrze apartamentu prezydenckiego, nos, wściekły prezydent i zachwycająca Maria Moreno wpada do pokoju. On jest ubrany w smoking, ona w doskonale dopasowaną suknię wieczorową we wzór Moro od najlepszych projektantów. Prezydent, zrobiłaś ze mnie głupca. Moreno, doprawdy, a niby dlaczego? Prezydent, praktycznie śliniła się na widok ambasadora Arabii Saudyjskiej. Pewnie myśli, że wybrałem jakąś idiotkę na sekretarza obrony. Może ma rację. Czy idiotka zdobyłaby to? Maria pokazuje mu tajne dokumenty. Prezydent wydaje z siebie okrzyk zaskoczenia, kiedy je przegląda. Minister Moreno. Kiedy ty martwiłeś się, jak wypadniesz w oczach innych, ja byłam zajęta zdobywaniem informacji, które pozwolą nam ustalić cenę ropy na rynku. Może to ty jesteś idiotą, panie prezydencie. Idiotą o najdelikatniejszych ustach. Maria nachyla się i odsuwa dokumenty na bok, by móc spojrzeć mu w oczy. Prezydent jest oczarowany jej sprytem oraz jej urodą. Kobieta przyciska usta do jego strzały. Wszędzie naokoło rozbryskują się szyby w oknach. Ciekawa historyjka. No dobra, no wygląda na to, że to miejsce jest w miarę już czyste. Jakieś tam dobrele. To lecimy w takim razie dalej. I może spróbujemy zrobić to. FND pędzi po rzut zaopatrzenia, przyjmij te zasoby, zanim zdobędzie wojsko. Punkty rozpoznania mają informacje o rzutach. I gdzie to niby jest? Kurde, tam daleko? Znaczy wysoko? To jak ja tam wparuję? Chowaj. Zobaczymy. A nie, to jest przecież początek misji, dopiero tam gdzieś będziemy lecieć. Jak zwykle, gdzieś będziemy musieli się dostać. Najpierw gryzie, później spieprza. Ja ci dam. Dawaj futro, czy co ty tam masz? Uszkodzone mięso. Miał raka. Dobra, koń mnie raczej nie pogryzie. No, do góry. No i ciekawe, czy uda się za pierwszym razem. Swamp supply drop incoming. That should make your compa's posted out there happy. Eso sí. Thanks, command. We're on route. I can definitely get to that supply drop before the military does. No i dobra. Ja obawiam się, że nie dolecimy tam.
shit. Okej. Okay. W sumie nie wiedziałem, co zrobić. I zapomniałem też, że tu jest odwrócone sterowanie. No ale dobra. Nie był to pierwszy nasz błąd. W praktyce mój. To jeszcze raz. To latanie kombinezonem jest fajne. Co by nie było, to jeszcze raz się przelecimy. Tylko może lepiej tam w konia powiedz. Jest tu skrzynka, do której nie wiem, czy się dostaniemy. Może tędy. No proszę, jakie zakamarki. O, kamizelka buntownika. Co to jest? Zwiększenie odporności na amunicję przeciwpancerną. A mamy spowolnienie szybkości wykrycia nie wpływa na podejrzliwość żołnierza. Ale to co mamy? To są dwa konie. 4 minuty. Czy zdążymy tam na tą wodę? Koniem dobiec? Kurde, chyba tak. To wezmę tylko spod ochroną obok nich, wyląduję. Swamp supply drop incoming. That should make you compies posted out there happy. SOC. Thanks, command. We're on route. Come on, Danny. You can get to that drop before they do. No, kurde. Chodź tu. Chodź tu, koniu. No wiedzą, nie specjalnie utrudniają. Gdzie tutaj? W którą to stronę? W tą. Kurde, tutaj nie zejdzie. Come on. Kurde, mol, nie mogę trafić. Vamos. No i przeskoczył. Vamos, vamos. Tu na bank nie ma zejścia, czy jest? No może tędy. Go. Let's go. Tędy, naprawdę? Może się nie posłucham i pobiegnę po prostu tu. Jeszcze kilometr. Dawaj, dawaj, koniku. Vamos. Nie przesadzaj. A tędy? Czy to będą do nas strzelać? Jest woda, jest woda. Będzie problem.
Trzeba będzie tutaj skręcić. Let's go, let's go. Dobra, jeszcze 2 minuty. Kurczę, tutaj też jest woda. Obawiam się, że nie w tą stronę pobiegłem. Jak koniem nie przebiegnę. Tu jest jakiś most. A może plażą? Chyba się uda. Dobra. Oh, is this for me? Whoa. Watch out. Flamethrower. Jak jest to? 2 tylko. Nie no, więcej. Tam jesteś. Jeszcze jeden. No i dobra. Sprawnie to poszło. To bierzemy. Zobaczeniem. Jeszcze tutaj widzę, że jakaś misja jest i bożek. Co dostaliśmy? No dobra, pro. I klej supremo. A jakże? Szkoda, to wszystko. O, ktoś tam się modli przy bożku. Jak tam wejść? Nie tędy. Proszę pana, jak pan tam wszedł? Czy jakoś może przypłynąć pod spodem? Okej. Jednak było prościej niż myślałem. Dobra, tutaj jest... Notatka. Tajne specjalnego przeznaczenia. Departament Działań Strategicznych. Temat. Rozkaz usunięcia dzikiego zwierzęcia z Valle de Oro. Sytuacja. Z rezerwatu uciekł olbrzymi krokodyl i od tamtej pory zabił kilkudziesięciu pracowników schroniska dla zwierząt. Ten gad był wystawiony na działanie odpadów chemicznych. To tajna operacja. Misja. Usunięcie olbrzymiego krokodyla zwanego Venodiente. Realizacja. Przypuszczalnie miejsce pobytu zwierzęcia, bagna Cocodrilo na południe od rezerwatu krokodylu imienia Antona Castillo, Park Narodowy Cenega Nublada. Krokodyl świeci, zachować ostrożność, jest jadowity i agresywny. Lokalnie środowisko może być skażone chemikaliami Biovida. To zwierzę jest niezwykle odporne na ogień z broni palnej. Najskuteczniejszą bronią jest ogień. Dziękuję. J. Mendoza, koordynator tajnych operacji, Departament Działań Strategicznych. Ogień, czyli
miotacz ognia pewnie. Miotacz ognia będzie na niego dobry. Który gdzieś tam mamy w ekwipunku chyba. Tak jak na niego się natrafi, to będziemy go smażyć. Gran Primo, znaleziono nowy Gran Primo. Tutaj, to tych wyścigów jest od groma. O, jest i krokodyl. Wysypisko odpadów niebezpiecznych. Która to godzina? Jeszcze mam chwilę, dosłownie 10 minut, to nie będę chyba tej misji zaczynał. Zrobimy sobie najwyżej w kolejnych odcinkach. Na razie mam czas tylko nagrywać 2 odcinki dziennie. Bo mam trochę więcej pracy niż zazwyczaj. Ale niedługo może to się zmieni i będziemy znowu mogli wrócić do 4 odcinków dziennie. Nic już tu chyba nie znajdziemy. Co najwyżej możemy sobie auto wezwać. No i pojedziemy do kolejnej misji już w następnym odcinku. Tylko zobaczę, co byśmy zrobili. Czy rzucimy się na tego krokodyla z miotaczem ognia? Poluj na Vendo Dietę i wymień jego skórę na unikalne wyposażenie w chacie myśliwskiej w obozie partyzantów. Jego mięso można wymieniać na obwody przemysłowe, u handlarzy bronią Juana i przy stołach warsztatowych. Poznaj Maximas Mentesas. Tamty systemowy zespół raperski, aha. Dobra, no to oznaczamy to. I na tą chwilę będę kończył. Jutro postaram się nagrać kolejne 2 odcinki. To dzięki, że byliście tutaj i oglądaliście. Do zobaczenia następnym razem. Hejka! Ej, ten też jest dosyć duży. I nawet jest ich 2. Tak? No jasno, że tak. Już... Opa, jeszcze ten... Kurna... Bałem się, że... Konia uśmiercę. Dobra, a nie chciałem konika posłać do piachu. Tutaj coś mamy? Mięso jakieś? Nie. No dobra. No to jeszcze taka akcja na koniec. Dzięki, hejka.